Polskę reprezentant Marka Łęczna, Fiedor Jakub. Niemniej jednak musiałby naprawdę przejść do zdecydowanych ataków z racji mniejszego zasięgu ramion i również niższego wzrostu. Po prostu przy próbie atakowania Boczkowa nadziewa się na jego lewe proste. Gotkowiakiem, Wiktorem. Reprezentantem Gwarka Łęczna i Fiedorem Jakubem. Zawodnik Gwarka Łęczna bardzo dzielnie stawia opór Gotkowiakowi. W drugim starcie nawet przeszedł do kontrataku. I pomimo kontr z lewej ręki Gotkowiaka stara się zadać w ataku jeszcze wiele niebezpiecznych ciosów. Trzeba pochwalić ambicje Fiedora. Zawodnika z Łęcznej przez Gotkowiaka utrudnia mu. Chwila przerwy na wytarcie twarzy zawodnika. Stefański, Zawiszy. Panowie, sędziowie czasowi.
jeziora Goczkowianki. I rozpoczęta trzecia runda. Docenić ambicje zawodnika z łącznej, że stara się przechylić zwycięstwo na swoją stronę zdecydowanym atakiem. Wiadomo, trzecia runda. Mogą wystąpić braki kondycyjne. U reprezentanta Zawiszy Bydgoszcz. Przerwa i już walka wznowiona. Pojedynek. Goczkowiak jednak bardzo umiejętnie przechwytuje rozpędzonego Fiedora i swoimi długimi rękami stara się utrzymać jak najdłuższy dystans, nie dopuszczając do siebie zawodnika Gwarkałem. A ten z wielkim uporem i zaangażowaniem chcę jeszcze w końcówce zadać kilka celnych ciosów swojemu przeciwnikowi. Koniec pojedynku. Wielkie brawa dla obydwu zawodników. Myślę tutaj. Komunikator organizacyjny dla kierowników MPG i trenerów. Uwaga, badanie lekarskie odbędzie się w dniu jutrzejszym. Godzina między 7 a 8 tutaj na terenie centralnej włoskiej, w obszarze jak są włoskie. Bardzo proszę o przekazanie kolegom, jeżeli już nie słyszy. Chciałbym również, proszę Państwa, przywitać mojego kolegę, który dzisiaj przyjechał, znany olimpijczyk. Waga ciężka, Lucja Androida, proszę Państwa, historia polskiego boksu, walka z dobrym Romanem. Honorowy gość na ringu w Lublinie. Witam się Lucy osobiście. Oczywiście Lucja Androida, który jest witany gromkimi brawami. Wszystkich biców bokserskich.